Dlaczego oni dzisiaj akurat rozmawiają o tym, jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna? Bo jest na rynku kilka ciekawych książek na ten temat, a poza tym zdajemy sobie sprawę, że przed końcem roku wiele postanowień noworocznych będzie takich: zmienię pracę, rzucę tą korporację, przyjdę i będę zyskiwał nowe doświadczenie. Joanna Malinowska-Pożydło, trener biznesu, ekspert zarządzania marką osobistą, ale Maja Gojtkowska także z nami, doradca do spraw wizerunku i komunikacji. Każda z nich autorką książki jest, te książki leżą dzisiaj z nami. Na ile rzeczywiście dzisiaj rozmowa kwalifikacyjna jest inną, niż ją my choćby z naszej pierwszej pracy znamy? Ja myślę, że rozmowa kwalifikacyjna cały czas jest podobna do tych, które znamy, i cały czas zdecydowanie za często to jest taka rozmowa, w której prowadzący rekrutację, pracodawca ma dużą przewagę, a kandydat jest traktowany jako petent. Sytuacja jest taka, że to tych, którzy szukają pracy, jest inaczej, że jest to pracownicy mało. Właśnie szukają tych, którzy szukają pracy. Są szacunki takie, że dzisiaj na rynku pracy brakuje 1,5 miliona kandydatów, więc zapotrzebowanie jest duże, ale moja teza jest taka, że to, że zapotrzebowanie jest duże, to wcale nie znaczy, że nastawienie pracodawców się zmieniło i oni rzeczywiście traktują... Ale co, nie widzą brakującego 1,5 miliona? No widzą, ale trudno zmienić nastawienie i dotychczasowe przyzwyczajenia. Dlaczego? Ja bym dlaczego wrzuciła swoje 3 grosze i drugi punkt widzenia. Myślę, że rozmowy kwalifikacyjne zmieniły się o tyle, że zmieniła się też postawa osób, które przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne. Ale ponieważ wiedzą, że są w mniejszości, ponieważ są już inne, ponieważ traktują inaczej zdobycie, możliwość podjęcia pracy, ponieważ nie jest to dla nich jednak moment być albo nie być, ponieważ są bardzo często nieprzygotowane, a czasem, powiedzmy sobie, po prostu nie wiedzą, do kogo przyszli i po co. A z jakich powodów dzisiaj zmienia się praca w takim razie? No na pewno te pieniędzy. Wszystkie badania, jak nie spojrzymy, to wynagrodzenie jest rzeczywiście, no zawsze tym motywatorem, nie pracujemy charytatywnie, ale z drugiej strony no, pracę zmieniamy, żeby się rozwinąć, żeby spróbować czegoś nowego, żeby zdobyć zupełnie nowe kompetencje w nowym obszarze. Pamiętajmy, że dzisiaj te młodsze pokolenia, które wchodzą na rynek, dużo częściej będą się przebranżawiać. Są takie szacunki, że pokolenie alfa, czyli osoby urodzone po 2000 roku, będą się w swoim życiu zawodowym przebranżawiać, czyli zmieniać swój zawód nawet do 30 razy. Więc to ja włożę znowu kij w mrowisko, a ja uważam, że tutaj też się niewiele zmieniło o tyle, że kiedyś ludzie przychodzili do firmy, odchodzili od szefa, dzisiaj przyjdą dla szefa, odejdą od szefa. Ja się z tym też zgodzę. Główny powód, bez względu na to, czy w zasadzie sformułują powód jako nie rozwijałem się, czy byłem źle traktowany, czy jestem niedoceniany finansowo. Zawsze chodzi o szefa. Zawsze moim zdaniem w większości przypadków chodzi o bezpośredniego przełożonego. To jest prawda, bo pewnie to, co najbardziej może przytrzymać, jeśli pracownik mówi, że odchodzę, że może inaczej, jeśli szef jest fajny, to pracownik nie będzie odchodzić. To chyba najbardziej ten szef przytrzyma. Benefity mogą nie przytrzymać, owocowe środy nie, a dobry człowiek... Benefity są narzędziem w ręku kompetentnego albo niekompetentnego szefa. I tyle. Przed Tobą książka Candidate Experience. Mówimy o 2 różnych rolach. Tego, który daje pracę ewentualnie, i tego, który tę pracę chce dostać. Kto w tej sytuacji, kiedy te dwie osoby się spotykają, gra główną rolę dzisiaj? Dzisiaj cały czas tą przewagę ma rekruter, z mojej perspektywy mocno niesłusznie, bo to powinna być równowaga. Proces rekrutacyjny to jest relacja biznesowa, w której dwie strony powinny dojść do wniosku, że praca, przyjęcie danej oferty przez kandydata dla jednej i dla drugiej strony jest najlepszym biznesowym rozwiązaniem. To powinna być współpraca, to powinno być wspieranie dwóch stron, to powinna być szczerość, to powinno być zaufanie, to powinna być otwarta komunikacja, a tego cały czas nie ma, bo i jedni malują trawę na zielono, pracodawcy, przyjdź do mnie, jestem najlepszy, mam najlepszy zespół, i kandydaci malują trawę na zielono, jestem najlepszy. Ja bym to sprowadziła do takiego, to ja lubię rzeczy proste i takie przyzwoite i normalne. Ja myślę, że umowa o pracę, o czym zapominamy często, jest umową społeczną. To powiedział ostatnio jeden z moich ulubionych liderów. I w zasadzie oprócz odgrywania ról trzymajmy się jakby faktów. Pracodawca szuka, bo ma płacić za nie tylko pracę, ale też zaangażowanie, skupienie, wysoką jakość. Człowiek szuka miejsca, w którym nie będzie umierał od poniedziałku do piątku, tylko będzie czuł, że żyje i że się rozwija. I myślę, że obie strony po prostu powinny o tym pamiętać. Tylko właśnie jak mówisz o umowie społecznej, mówimy o tym, że on nie tylko pracuje, ale tak żyje i się rozwija. Na ile dzisiaj rzeczywiście, jak się popatrzy na rynek pracy, tych ludzi, którzy szukają nie tylko lepszej pensji, ale szukają lepszego środowiska do pracy, jest więcej? Ja myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby spojrzeć na to, że dzisiaj aktywnych osób, które są na rynku pracy, przeglądają ogłoszenia, aktywnie szukają pracy, chcą ją zmienić, jest tylko 20%. A cała reszta, 80%, to są tak zwani kandydaci pasywni, czyli osoby, które nie wykluczają, tak? Nie wykluczają. Jak będzie fajna oferta, jak będzie fajny szef, jak będzie fajny człowiek z fajną firmą po drugiej stronie, to oni mogą zmienić. Ale żeby tak aktywnie wychodzić na rynek pracy, no to niekoniecznie. I to jest największe dzisiaj wyzwanie dla pracodawców. Jest cienka, czy nie? Czy to jest tak, że... No bo każdy z nas teoretycznie, jak tu siedzimy, potencjalnie za chwilę może pracę zmienić. Tak. Ja już dziękuję. Więc zastanawiam się, na ile sobie dajemy ten czas na to, że z tego pasywnego stajemy się aktywnym. Ja myślę, że jeśli oferta jest ciekawa, jeśli rekruter czy potencjalny szef umie dotrzeć do tego kandydata, umie się z nim skomunikować, umie przedstawić te przewagi danej pracy, to ta granica jest bardzo cienka. Tylko problem jest w tym, że z tą komunikacją jest cały czas ciężko. Ja myślę, że ona się robi gruba, mówimy o granicy, wtedy, kiedy człowiek zaczyna czuć takie wypowiedzenie, składa sobie wypowiedzenie wewnętrzne, a to jest zwykle wtedy, kiedy ktoś zaczyna długoterminowo naruszać nasze wartości, albo środowisko, w którym pracujemy, po prostu ma inne wartości niż nasze. Właśnie a propos środowiska, bo zwykle nie jesteśmy jedyni, prawda, w tym, więc pracujemy w zespołach. Na ile to, że te zespoły nam, już nawet nie tyle szef, o którym powiedziałaś, ale że atmosfera, klimat, ludzie w zespole nam nie pasują, są powodem do zmiany? No ja uważam, że to jest w ogóle podstawowa rzecz. Taka nawet z poziomu potrzeb. Potrzebujemy dobrego środowiska, potrzebujemy dobrych relacji. Ludzie są szczęśliwi wtedy, kiedy mają dobre relacje, amen, również w pracy. W związku z tym, jeśli jesteśmy w zespole, którego i tu nie odpuszczę szefom. Zespół jest taki, jaki jest szef. Chyba że szef się w ogóle wycofał gdzieś na tylne siedzenie i nie jest szefem. Natomiast ludzie chcą szacunku, żeby móc sobie ufać. Praca bez zaufania powoduje ogromne koszty psychiczne i społeczne. Tak? Tracimy sens pracy, tracimy nadzieję i zaczynamy umierać. Szukać pracy. Daj Boże szukać aktywnie, ponieważ ludzie bardzo często nie łapią tego momentu, kiedy się zaczynają wypalać, a długoterminowe wypalenie prowadzi do depresji. W związku z tym już siedzą tacy w takim dołku. Jest w ogóle takie sformułowanie, jest taka grupa pracowników, która nazywa się więźniami organizacji. To są osoby, które są tak niezaangażowane, ale z drugiej strony bardzo długo są w organizacji i nie chcą, boją się, nie potrafią. Gwiazdy, które spłonęły. Tak, i które już się tak okopały, że nie widzą w ogóle miejsca, w którym miałyby teraz móc się realizować, skoro mają wszystko, co sobie kiedyś wymarzyły. Dzisiaj ten kandydat, który idzie na rozmowę o pracy, jakie on ma doświadczenia najczęściej? On ma bardzo złe doświadczenia. 9 na 10 kandydatów chciałoby otrzymywać informację zwrotną po wysłaniu aplikacji. Niezależnie jaką. Niezależnie jaką. 8 na 10 kandydatów ma takie poczucie, że wysyła CV do pracodawcy i ono trafia w czarną dziurę. Oni nie wiedzą, co się z tym dzieje. I jak się nad tym przyjrzymy głębiej, to ja nawet w swoim otoczeniu, mnie jest bardzo trudno znaleźć znajomych, przyjaciół, osoby z rodziny bliższej lub dalszej, które mają pozytywne doświadczenia z procesu rekrutacyjnego. I teraz pytanie, co to są te pozytywne doświadczenia? To jest taki normalny, uczciwy proces, w którym wiemy, co się dzieje. Uczciwie, to nie trzeba wiele. No, absolutnie. No tutaj absolutnie nie trzeba wiele. To są bardzo podstawowe rzeczy. Myśmy tutaj z Asią przed wejściem na antenę rozmawiały, że to nie jest fizyka kwantowa budowanie doświadczeń kandydatów, to nie jest fizyka kwantowa budowanie doświadczeń pracowników. To są pewne podstawy. Trzymanie się pewnych zasad w kontekście rekrutacji, dawanie informacji zwrotnej, informowanie o zakończonym procesu, przedstawianie uczciwej, rzetelnej oferty pracy. Okej, choć to bym też od razu zrobiła gwiazdkę. W zasadzie taki jest experience na zewnątrz, jakie mamy w zespole. W związku z tym, jeśli ludzie w zespole są zaganiani kijem, panuje brak szacunku, gloryfikuje się nadmierne tempo, które sprawia, że ludzie po prostu nie pracują, tylko gnają z nieprzytomnym wzrokiem i mają taski, to dokładnie tak wygląda proces rekrutacji. Jeśli nie słucha się pracowników, ja pamiętam nasze doświadczenia wspólne firmowe, kiedy jedna osoba obsługiwała kilkaset aplikacji i firma po prostu nie przygotowała procesów czy zasobów, żeby udzielić informacji kandydatowi, to nie będzie. To cały czas rozmawiamy o pewnych kwiatkach do kożucha polskiego zarządzania. Znaczy, bo prawda też jest taka, że te doświadczenia kandydatów wychodzą od wewnątrz. Jeśli są dobre doświadczenia pracowników, jeśli w firmie dobrze się dzieje, jeśli pracownicy są zadowoleni, to naprawdę niepotrzebna tu jest jakaś dodatkowa reklama, bo świat się o tym dowie właśnie przez tych pracowników. Oczywiście. Jest LinkedIn, świat się o tym dowie, choćby stamtąd. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. I wskazówki też. Joanna Malinowska-Parzydło i Maja Gojtowska były z nami w One Branowym. Serdecznie dziękujemy za dziś. Do zobaczenia jutro za 5:08, a za chwilę Andrzej Stankiewicz i One Dopinia.